Zaraz obok Breaking Bad czy Walking Dead, Gra o Tron, czyli adaptacja Pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina, to jeden z największych serialowych fenomenów ostatniej dekady. I jak to z fenomenami bywa, od czasu wybuchu popularności serii, marka doczekała się najróżniejszych gadżetów, gier wideo, planszówek, komiksów, a nawet kolorowanek. Niestety, choć pełen intryg i odcieni szarości świat Westeros w wirtualnej postaci, np. sandboxowego RPGa, zdaje się być smakowitym kąskiem, uniwersum Gry o Tron nigdy nie doczekało się godnej growej adaptacji. To aż dziwne, że w erze popularności Wiedźmina czy świata Elder Scrolls, mroczniejszy fantasy spod pióra Martina najlepiej wypada w modach, a nie grach z prawdziwego zdarzenia. Z planem wyimitowania ostatniego sezonu serialu w 2018 roku i brakiem konkretnej daty odnośnie kolejnego tomu od Martina, wszystko wskazuje na to, że sama Gra o Tron, jak i fenomen, powoli dobiegają końca. No i choć uniwersum ma ogromny potencjał w świecie RPGowym, to nikt go w grach dobrze jeszcze nie wykorzystał, bo deweloperzy najwidoczniej przespali swoją szansę. Co więc sprawiło, że Gra o Tron nigdy nie doczekała się swojego Skyrima. Zanim jednak zaczniemy gdybać, jak mogłaby wyglądać idealna gra RPG w świecie Siedmiu Królestw, która nigdy nie powstanie, popatrzmy na te nieudane twory, które już powstały. W 2011 roku, prawie jednocześnie z premierą serialu, dostaliśmy RTS-a Game of Thrones Genesis. Jak nazwa wskazuje, tytuł skupiał się na wydarzeniach sprzed śmierci Jona Arryna, od której to serial się zaczynał, i opisywał konflikty Targaryenów z poprzednimi pokoleniami wielkich rodów Westeros. No, na papierze brzmi to interesująco, szczególnie dla fanów książkowych teorii, ale w praktyce geneza okazała się nudnym i niedopracowanym gniotem. I tu ciekawostka, Geneza nie jest pierwszą grą z uniwersum Pieśni Lodu i Ognia, która została zaakceptowana przez twórcę, bo w 2007 roku wystartowało Blood of the Dragons, czyli sieciowa gra tekstowa lub, jak kto woli, MASH. Jednak jest to doświadczenie tak specyficzne i mało przystępne, że wiedzą o nim jedynie najwięksi fanatycy uniwersum. W 2012 roku dostaliśmy RPG od Cyanide, który na Golu dostał od Gambrinusa zaledwie 6,5/10, z którym całkowicie się zgadzam. Choć trzeba pamiętać, że historia wyszła tu całkiem ciekawie. Po pierwszych słabszych eksperymentach z Grą o Tron w świecie wirtualnym spróbowano podejść do tematu w innych gatunkach. W 2012 roku zapowiedziano przegląd arkowego RPGa Game of Thrones Seven Kingdoms, ale od tego czasu o projekcie ucichło. I w sumie dobrze, bo nie wyglądało to najlepiej. Cóż za amatorszczyzna i pomyłka chora! W 2013 roku zaś dostaliśmy przeglądarkowe Game of Thrones Ascent, które dało się znieść, jeśli byliśmy fanatykami prozy Martina, ale na dłuższą metę nie był to dobry produkt. W tym samym roku zapowiedziano też pierwszy sezon przygodowej interpretacji uniwersum w postaci Gry o Tron od Telltale na 2014 rok, ale ta niestety nie porywała i była w tyle za poziomem fabularnym Walking Dead czy The Wolf Among Us. Choć jak widać, marka robi swoje dla słupków sprzedaży. Już teraz wiemy, że dostaniemy sezon drugi serialu na bazie serialu. To, co dotychczas spotykało Gry o Tron, to niskobudżetowe tytuły, produkowane szybko bądź za szybko, co bezpośrednio przekładało się na ich jakość. No, w najlepszych wypadkach były to produkcje po prostu średnie. I tak po kilku grach i różnych podejściach, najlepszą grą poza Grą o Tron jest Gra o Tron w wersji planszowej, którą polecam, tylko musicie uważać, bo to coś jest w stanie zepsuć niejedną przyjaźń. Dlaczego więc nikt nie wpadł na to, żeby poświęcić temu więcej czasu i zabrać się za materiał źródłowy z budżetem godnym gry AAA? No, winą jest chyba sam serial. Wiecie, w oczach wydawców i masowej publiki Gra o Tron to tylko serial, a nie seria książkowa, która wydawana była już od lat 90. i miała widownię i wiernych fanów na długo przed produkcją HBO. Niestety, sama Gra o Tron na starcie była dla wielu tylko kolejnym serialem, a jak wiemy, gry serialowe nie są dobrą inwestycją. Owszem, gry na licencji potrafią być nawet dobre, ale jeśli chodzi o te, które podpinają się pod popularność dzieła z małego ekranu, to ze świecą szukać tu produkcji, która porwałaby tłumy. Gry serialowe są niszą średnich i niskobudżetowych tytułów, które kupują zazwyczaj jedynie nieliczni fanatycy. Pomijając średniową adaptację na bazie popularnych niegdyś Zagubionych, czy ktoś z Was grał w takie twory jak Rodzina Soprano czy Prison Break? Szczerze w to wątpię. I w sumie dobrze, wiele nie straciliście. Mówiąc o wymarzonej grze z uniwersum Gry o Tron, która miałaby być wysokiej jakości RPG-iem, warto mieć na uwadze specyfikę cyklu produkcyjnego gry AAA, no bo są to tytuły, które kosztują grube miliony i zazwyczaj spędzają kilka lat w produkcji. I tak, w przypadku Gry o Tron,
kilka lat temu było jeszcze za wcześnie, żeby taką grę planować, no a teraz jest już na to stanowczo za późno. W 2011 roku nie opłacało się jeszcze inwestować dużym wydawcom w wirtualną grę o tron, bo nie skreślano opcji, że jak to bywa z tworami, które szybko wchodzą na szczyt, popularność ta szybko zniknie. Popatrzcie chociażby na True Detective. Po pierwszym sezonie było to prawdziwe objawienie, serialowy geniusz, mówili nawet niektórzy, aż tu nagle wyszedł średni drugi sezon i seria umarła i zapomniano o niej tak szybko, jak ją pokochano. W takim razie, ile sezonów i jaką w ogóle musi mieć popularność współczesny serial, żeby był dobrą inwestycją, jeśli chodzi o świat gier? Popatrzmy na konkurencyjną serialową adaptację. W styczniu 2016 roku jeden z pracowników AMC powiedział, że Walking Dead jest na tyle popularne, że stacja mogłaby teoretycznie robić ten serial w nieskończoność. Zaś sam Robert Kirkman, twórca oryginału i współtwórca serialu, przewiduje, że historia będzie przynajmniej trwać do 12 sezonu, ale nie wyklucza nawet 20 sezonów, choć oglądalność zaczęła ostatnio spadać. Wydawać by się mogło, że nie ma lepszego momentu na wydanie dużej gry na bazie serialu. Tej jednak nie ma, a nadal najlepszą grą z uniwersum truposzy jest niszowa przygodówka od Telltale, bo same zombie są tak rozchwytywane w innych tytułach mainstreamowych, że graczom w zupełności to wystarcza. Po prostu AAA-owy sandbox Walking Dead nie jest czymś, o czym marzymy dzień i noc, bo mamy inne tytuły, choć nie ukrywam, z chęcią bym w takie coś zagrał. Fani zombie kupią gry takie jak State of Decay, Dead Rising czy Dying Light, dlatego że kręci ich gameplay, a to jakie to uniwersum i jaka marka, to już raczej sprawa drugorzędna. Potencjalny AAA z uniwersum Gry o Tron miałby większe szanse na sukces niż potencjalny AAA ze świata Walking Dead. I tak, gdyby ktoś zdecydował się na zrobienie wysokobudżetowego RPGa w świecie Westeros, to jedyna konkurencja, o jaką musiałby się martwić, to Skyrim, Wiedźmin i co najwyżej Inkwizycja. Ale to i tak za mało, żeby ta gra była skazana na sukces, bo choć mamy tutaj mocny materiał źródłowy, sprawy komplikują się już przy produkcji. Z tego właśnie powodu Bethesda zrezygnowała z Gry o Tron. I tak, wiem, że trudno w to uwierzyć. W 2006 roku ponoć, niedługo po premierze Obliviona, kiedy zaczęto myśleć o kolejnej grze fantasy, a HBO zakupiło właśnie prawa do serialu, ze studiem od Elder Scrollsów skontaktowali się ludzie Martina, którzy chcieliby to właśnie Bethesda zajęła się godną adaptacją. Choć Todd Howard początkowo zareagował optymistycznie, gigant szybko się wycofał, a ich kolejnym projektem fantasy był Skyrim w 2011 roku, zaś cała sprawa wyciekła na jaw kilka tygodni przed jego premierą. Chcieliśmy robić nasz własny świat, w to, co chcieliśmy włożyć swój czas. Zanim w ogóle robiliśmy Skyrima, miała miejsce rozmowa z ludźmi od George'a R.R. Martina. Myśleli oni, że będzie to świetne połączenie. My w sumie też. Ale potem zastanowiliśmy się, czy jest to, w co chcemy ładować swój czas. Chociaż było to wtedy kuszące. Bethesda i Gra o Tron w 2011 roku zamiast Skyrima brzmi niesamowicie, nieprawdaż? Ale jak fajnie nie byłoby zobaczyć takiej produkcji, Bethesda dobrze wyszła na podjętej decyzji, a Skyrim stał się jedną z najlepiej sprzedających się gier wszechczasów. Z poprawnej marketingowej wypowiedzi Howarda łatwo można wyłapać, co tak naprawdę zniechęciło studio. Wolność kreatywna i prawa do marki. To oczywiste, że ludzie Martina, którzy troszczyli się wtedy o wizerunek serii, która dopiero miała podbić świat, nie daliby nikomu 100% wolności. Nawet jeśli studio nie musiałoby regularnie kontaktować się z kimś z zewnątrz, by aprobował ich pomysły, i tak musieliby w jakiś sposób trzymać się kanonu i wydarzeń z sagi, bo niewykluczone, że gra musiałaby współgrać z nadchodzącym serialem. Brak pełnej kontroli nie musi zawsze oznaczać tego, że zepsuje to końcowy efekt, ale niewykluczone, że nagle w naszym studiu pojawi się kiedyś właściciel marki i powie, że wszystko należy wrzucić do kosza albo zaimplementować konkretny element. Tak na marginesie, słusznie zapomniana już dziś strzelanka 50 Cent Blood on the Sand wyszła ponoć gorzej, dlatego że na pewnym etapie produkcji deweloperzy zamiast na optymalizacji musieli się skupić na zaimplementowaniu do tytułu helikopterów. Dlaczego pojawiły się one w grze? Ano dlatego, że pewnego dnia 7-letni syn rapera stwierdził, że w grze helikoptery pojawić się muszą. Dlatego nie dziwi się szanującym się deweloperom, że niechętnie biorą się za licencje, w przypadku których nie mają 100% wolności kreatywnej. Załóżmy jednak, że twórcy RPG w świecie Gry o Tron mieliby rękę tak wolną, jak CD przy produkcji Wiedźmina, a książki nie byłyby balastem, a jedynie uskrzydlałyby proces twórczy. Możemy się zgodzić, że nie jest to typowe fantasy. Choć owszem, elementy fantastyczne z czasem się w tym świecie pojawiają, grają one raczej drugie skrzypce. Mamy tu też epickie bitwy i rycerskie pojedynki, ale jest ich stosunkowo mało, bo o wiele lepiej w Westeros sprawy załatwia się złotymi ustami i wypchaną sakiewką. Na pierwszym planie Gry o Tron są intrygi polityczne, starcia silnych i charyzmatycznych charakterów oraz perypetie moralnie ambiwalentnych bohaterów. Lub płakania Sansy, które nikt nie lubi.
Do tego dochodzi jeszcze w książkach polifoniczna narracja, która pozwala w oryginale pokazywać historię z perspektywy postaci o najróżniejszych statusach i sympatiach. Singleplayerowy RPG w otwartym świecie zwyczajnie nie byłby w stanie zrobić tego wszystkiego w dobry sposób, co już widzieliśmy wcześniej. RPGowy Game of Thrones z 2012 roku miał za dużo walki, zaś w RTS-owym Genesis, choć ten skupiał się na planowaniu i ekonomii, które są ważnym elementem tego świata, brakowało tu świetnych dialogów, czy trzymających w napięciu spisków i scen negocjacji lub życia dworskiego. Faktycznie wierna uniwersum gra musiałaby czerpać po trochu z różnych gatunków, a jak dobrze wiemy, łapanie wszystkich srok za ogon prawie nikomu nie wychodzi na dobre, szczególnie deweloperom. I w takiej sytuacji to nawet cieszę się, że sandboxowy RPG gry o Tron nigdy nie powstał, bo najprawdopodobniej albo byłby on rozczarowaniem dla hardkorowych fanów gatunku, albo dla miłośników serialu i książki, bo ci lubią najróżniejsze postaci i cenią sagę za różne elementy. W takim razie, co nam pozostaje, jeśli chodzi o gry z uniwersum Martina? No, szczerze mówiąc, to niewiele. Możemy mieć nadzieję, że drugi sezon przygodówki od Telltale będzie lepszy niż poprzednik, a jeżeli naprawdę brakuje nam gry o Tron w grach, jak to dziwnie brzmi, to zawsze możemy sięgnąć po mod do na przykład Skyrima, Mount & Blade, Rome Total War 2 czy Crusader Kings. No i rzecz jasna, siódmy sezon, którego premiera już niebawem. Dzięki za uwagę, moi mili. Do usłyszenia.